Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Sławomira Pchoła, jestem właścicielką tego oto miejsca Instytutu Obrony Biologicznej Wiktoria Dejspa. Dlaczego akurat to miejsce? Dlaczego rynek? Tutaj właściwie wszystko się zaczęło. Jest to trzeci punkt, który otwieram, który włożyłam najwięcej serca, najwięcej zaangażowania. Najwięcej tutaj pomysłów się rodziło podczas powstawania tego spa, bo zaczynałam zupełnie od zera. To miejsce było tworzone począwszy od koncepcji architektonicznej poprzez projekt wszystkich instalacji, aż po sam remont, przystosowanie tego lokalu pod taką działalność. Dlaczego akurat Lwicki Rynek? No rynek to jest serce miasta. To jest miejsce, które wszyscy znają. Jeżeli ktoś podaje adres i mówi na rynku, to nikt się nie pyta, gdzie to jest. Nikt nie szuka ulicy na mapach Google, tylko każdy wie, że rynek to jest właśnie w samym centrum. Dlatego uznałam, że to jest bardzo fajne miejsce na spa, ponieważ jest to też taka dodatkowa atrakcja turystyczna. Tworząc to miejsce, nie skupiałam się tylko na lokalnych mieszkańcach Gliwic, ale nie ukrywam, że tutaj też chciałabym, aby to miejsce było atrakcyjne dla turystów, dla osób, które odwiedzają nasze miasto. Ponieważ mam tu też kontakty do osób, które prowadzą hotele, chciałabym wspólnie w takie relacje wejść, nawiązać współpracę, żeby można było po prostu takie ciekawe, atrakcyjne zabiegi na bardzo wysokim poziomie móc zaoferować właśnie obcokrajowcom, którzy odwiedzają nasze miasto. Oczywiście tutaj absolutnie nie chcę zapomnieć o mieszkańcach Gliwic i o samych klientach Wiktorii, których już w tej chwili mamy ponad 2000 w bazie. To jest w ciągu 2 lat działalności firmy. Ponad 2000 osób nas odwiedziło, także oczywiście też zapraszam serdecznie naszych klientów stałych. Jak tylko zobaczyłam ten lokal od samego początku, można powiedzieć, że się w nim zakochałam, bo widziałam niezwykły potencjał w tym miejscu. Bardzo wysokie sufity, stara kamienica, piękne drewniane stare drzwi. Widziałam od początku, że to może być miejsce na piękne, luksusowe spa. Natomiast, żeby takie miejsce stworzyć, faktycznie trzeba było tutaj przerabiać wszystko. Wszystko, co widać, to jest praktycznie nowe. Począwszy od zrywania podłóg, poprzez wszystkie możliwe instalacje, wodkan, instalacje elektryczne, klimatyzacja, łącznie z alarmem, z monitoringiem. To wszystko tutaj było od zera budowane. Wymiana okien, drzwi, później wprowadzanie mebli. Wiązało się z ogromnym nakładem prac. Już nie mówię o wymieniających się różnych ekipach, które się przewinęły przez tą firmę. O bardzo wytrwałej ekipie remontowej, która od samego początku nam towarzyszyła. No ciężko było ogarnąć pewne kwestie. Nie ukrywam, że pojawiały się też różne niespodzianki, ponieważ nie był to obiekt budowany od zera, tylko był to obiekt remontowany. Więc wiadomo, podczas takich remontów, to są bardziej przebudowy niż remonty, pojawiają się różne niespodzianki. Jakaś na przykład stalowa bela w ścianie, w której chcieliśmy zrobić drzwi, czy też instalacje, które okazało się, że w całości trzeba wymieniać, mimo że myślałam, że uda się coś ocalić. No nie obeszło się bez takich niespodzianek, ale efekt końcowy, no myślę, że tutaj jest fajny. Słyszę bardzo pozytywne opinie, co nie ukrywam, jest naprawdę bardzo takie satysfakcjonujące dla mnie i bardzo mnie cieszy. W naszej ofercie znajdują się zabiegi z zakresu kosmetologii, spa and wellness, aż po medycynę estetyczną. Wyszczupanie i modelowanie sylwetki, zabiegi laserowe, aparaturowe. Oferta jest stale poszerzana, wprowadzamy co chwilę nowości, ponieważ rynek beauty, tak potocznie nazywany, jest to branża, która się rozwija, jest to jedna z najszybciej rozwijających się branż w Polsce, trzeba być stale na bieżąco. Co chwilę są nowe zabiegi, więc też nie poprzestajemy na jakiejś konkretnej ofercie, która jest stała, tylko co chwilę po prostu ją poszerzamy o najlepsze zabiegi, które są na rynku. Zapraszamy serdecznie zarówno panie, jak i panów. W obecnych czasach panowie równie często, może jeszcze nie tak często jak panie, ale bardzo często też korzystają z takich zabiegów. Jest to związane z coraz większą świadomością Polaków, iż takie zabiegi są po prostu zwyczajnie potrzebne. Przy zabiegach spa nie tylko leczymy naszą skórę, nasze ciało, ale też zwyczajnie się relaksujemy, leczymy nasz umysł, co czasami jest dużo potrzebniejsze. Potrzeba jakby takiego holistycznego podejścia i leczenie ciała i ducha. To wszystko jest właściwie sednem takiej działalności.